Takie informacje lubimy najbardziej. Przed rokiem do szczęścia zabrakło zaledwie 0,006 sekundy. W tym musiało się udać. Antoni Plichta został mistrzem Polski. I choć mamy praktycznie początek roku, już teraz warto podsumować ostatnie sukcesy. W tym ten smakujący najlepiej. Przede wszystkim udany sezon halowy, mi się wydaje. Życiówka poprawiona w sumie o ponad 1/10. Udany start, mistrzostwo Polski. No. To co miałem, to zrobiłem. Antoni jak zwykle skromny, ale nie możemy zapominać o tym, że doskonała forma w Toruniu gwarantująca mistrzostwo Polski zaprocentowała także w Łodzi podczas Orlen Cup 2017. Antek znalazł się wśród najlepszych z najlepszych. A jak ze stresem? Nie wiem, czy to można tak do końca nazwać stresem, ponieważ no po prostu sam start to nie jest takie stresowanie się, bardziej ta cała atmosfera, gdzie było 20 tysięcy osób na stadionie, to bardziej to tak trochę nas ściągało w dół, bo tak naprawdę każdy przyjeżdża robić swoje i nikt się nie martwi o to, co będzie. Antoni w Łodzi wybiegał na dystansie 60 metrów czas 7 sekund, które ostatecznie dało mu 10 miejsce. Do ponownego pobicia życiówki zabrakło naprawdę niewiele. 7:00 to też serio super wynik. Bardzo chciałem pokazać się tak już poniżej tej bariery 7 sekund i rzeczywiście zrobić to, co miałem, ale no nie udało się i no co poradzę. Ale my wiemy, co poradzić, bowiem Antek nigdy się nie poddaje. Podsumowując, jeszcze dużo pracy przede mną, lecz patrzę z optymizmem przed sezonem na stadionie. Piszę na swoim facebookowym profilu, do którego odwiedzania zachęcamy. Sezon jest długi, można zatem już teraz wypatrywać na horyzoncie kolejnych sukcesów, czego serdecznie życzymy.